jesteś niewystarczająca. Jesteś nie dość dobry. Słyszysz czasami taki głos w swojej głowie? Na pewno. Jedni słyszą go częściej, inni rzadziej, ale wszyscy go słyszymy. Ten głos jest wszechobecny. Szepcze nam w głowie. Nie jesteś dość dobry, jesteś niewystarczająca, nie dasz rady, to za dużo dla ciebie, kim ty jesteś, żeby to zrobić, i tak dalej. Nie wnikając w to, skąd ten głos się wziął i kto za nim stoi, powiem ci o jednej z technik radzenia sobie z nim. Jest to technika wyciszenia. Po prostu wyciszenia. Nie myl tej techniki z ignorowaniem. Ignorowanie jest zupełnie czymś innym. Musisz wiedzieć, że jesteś w stanie zapanować nad tym wewnętrznym głosem. Najprawdopodobniej jeszcze przez dłuższy czas ten głos będzie się pojawiał, bo jego istnienie jest uwarunkowane tym, co działo się w twoim życiu przez lata. Jesteś jednak w stanie nad nim zapanować. Możesz go po prostu wyciszyć. Kiedy po raz kolejny usłyszysz głos krytyki w swojej głowie, możesz go wyciszyć. Wyobraź sobie pokrętło głośności jak w radiu, czy wieży stereo. Gdy pojawi się ten głos, przekręć pokrętło, wyciszając go. A jednocześnie możesz zacząć podśpiewywać sobie pozytywną piosenkę lub zacząć szeptać wzmacniające słowa, myśli motywujące. Poświęć teraz kilka minut i znajdź kilka argumentów przemawiających za tym, że jesteś wartościową osobą i że radzisz sobie w trudnych sytuacjach. Postaraj się odnaleźć praktyczne przykłady, konkretne sytuacje, w których udało ci się zrealizować jakieś trudne zadanie.
Zapamiętaj tę listę i przywołuj ją w pamięci zawsze, gdy usłyszysz głos krytyki w swojej głowie.